Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem Państwu przedstawić najnowszy numer miesięcznika, raport Wojskotechnika Obronność, numer Majowy, który otwieramy opisem najnowszych informacji dotyczących nowoczesnych samolotów wielozadaniowych, czyli najnowszych propozycji Boeinga związanych z Super Hornetem. Propozycji Lockheed Martina dotyczących etapu wdrożeniowego samolotów F-35 Lightning II, jak również obchodu uroczystości związanych z wyprodukowaniem 500 egzemplarza Eurofightera. To, co w tym materiale jest takim bardzo interesującym elementem, to wizyta F-35 w Bułgarii. Najpierw w krajach nadbałtyckich, bardzo krótka, polityczna, ewidentnie, a później w Bułgarii. Pytanie dlaczego? Prawdopodobnie odpowiedzią jest fakt wyboru w tym kraju na nowy samolot wielozadaniowy dla wojsk lotniczych Bułgarii, szwedzkich Gripenów. Pojawienie się Amerykanów mogło i prawdopodobnie miało mieć wpływ na ewentualne losy tego postępowania ponieważ mimo wyboru Gripena przez wojsko musi ono jeszcze zostać potwierdzone przez parlament. Jeżeli chodzi o inne materiały, oczywiście Europoltech, który odbył się niedawno w Gdańsku targi policyjne oraz innych służb Bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Po raz pierwszy odbywający się właśnie w Trójmieście. Do tej pory targi odbywały się w Warszawie. Ekspozycja na pewno była ciekawsza, o wiele bogatsza była oferta. Natomiast faktem jest, że przeniesienie tych targów ze stolicy spowodowało trochę mniej liczne uczestnictwo osób związanych z podejmowaniem decyzji w Policji, czy w Straży Granicznej, czy w żandarmerii. Zobaczymy, jak będzie się to odbywało w kolejnych edycjach. Kolejne materiały to chociażby artykuł związany z nowymi okrętami wywiadowczymi Norwegii. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że kraj ten. Stosuje tę formę właśnie wywiadu i rozpoznania tradycyjnie już od ponad pół wieku i jest w tym bardzo konsekwentny. Natomiast no, my nadal nie możemy się doczekać podobnej konsekwencji odnośnie do naszych okrętów walki radioelektronicznej i rozpoznania radioelektronicznego. Szanowni Państwo, są jeszcze materiały dotyczące chociażby nowych hełmów, karabinów snajperskich, a, a konkretnie tego, jaki typ, jaki rodzaj karabinów powinniśmy wybierać w przyszłości również dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do przeczytania najnowszego majowego numeru miesięcznika raport Wojsko-Technika Obronność. Bardzo Państwu dziękuję.